Czyli to jest chyba jeden z niewielu przypadków w historii, gdzie decyzje ludobójcy Stalina uratowały komuś życie, zamiast go pozbawić. I dzięki temu mamy trylogię. Świetnie pan trafił z tym Domogarowem, moim zdaniem. Domogarowa znalazła Walentyna. Ona go gdzieś wypatrzyła w teledyskach rosyjskich. On tu przyjechał jako blondyn całkowity, bo on grał kogoś takiego Szweda. Ale naturalnie nie jest blondynem. Nie. I jak tylko były próbne zdjęcia, na których ja tam gdzieś miał go ktoś inny zagrać, nie chcę w tej chwili. Ale Polak. Miał zagrać Boguś Linda, tylko w ostatniej chwili nie wypadło i musiał Linda zrezygnować. Linda wtedy grał we wszystkim. I wtedy zaczęły się gwałtowne poszukiwania. No i znalazłem, prawda. No jak tylko była próba, jak tylko stanął przed kamerą, już wiedziałem, że mam Bogun. A dlaczego pan kazał Rozenkowi go dublować? Nie mógł Domogarow mówić tak trochę po polsku? No on w ogóle nie mówił po polsku. W ogóle nie mówił. On mówił tylko po... On nie mówił też po ukraińsku. On mówił po czyli to dlatego. Nawet nie dało się go choćby z innym akcentem przerobić. Nie. Mógł mówić Stupka jako Chmielnicki. Dlatego, że Stupka się we Lwowie całe dzieciństwo spędził wśród chłopców mówiących po polsku i bawił się wśród Polaków. Dobrze mu to wyszło, to i muszę dlatego przyznać. On fantastycznie zrobił tę rolę, prawda? Skąd wiesz, co ja uczynię z tobą? Fenomenalna scena u Tucha i Beja. No, naprawdę to jak pan zrobił tą scenę tego spotkania na Siczy, to od razu mi się przypomniał u Sienkiewicza, jak Tatarczuk domyślił się właśnie, że został zgubiony, tylko nie wiedział, jak zginie, że go wyrzucą na te piki. Tak. Dobrze, chociaż ja wcześniej chciałem powiedzieć o tym, że byłem w wojsku w 2001 na Biedrusku i tam żeśmy jeździli tymi czołgami i mówi, tu kręcili ogniem i mieczem, tu jest pozostałość po zbarażu, tu jest ten taki jakby dwór kamienny, gdzie Zagłoba konie stracił. Co się stało? Nie mamy koni! Tak. To była śmieszna historia. A ta Dniepr, to gdzie był kręcony taki szeroki akwen? Na rozlewisku, prawda, ropy, to znaczy tam w okolicach Gorlic, Jasłokrosto-Gorlicy tam. A, czyli na Podkarpaciu. Jest ten zalew, bukowe, piękne lasy. A w Rzędzianach rodzice mają proces o jedną gruszkę na miedzy. Proces trwa już 50 lat. Wtedy co Skrzetuski odsyła Rzędziana, to o tym mówimy. Ja patrzyłem się, jak wygląda teraz zbaraż. Nie było pieniędzy, żeby pojechać z ekipą i ten zbaraż, że tak powiem, rzeczywisty. Bo te bastiony nadal stoją, przynajmniej dzisiaj. Ale gdyby oni tak jak chciano, gdyby Jeremi pozwolił na to, żeby się zamknęli w tym, to by nie mieli szans żadnych. Tylko to, że zrobili te okopy i wyszli. Czyż to jest malutka twierdza, ten cały zbaraż. No, z 50 metrów w bok ma jeden. Aby ich pochłonęła ta czerń. Taki jest... nakręcił pan taki film o Ukrainie, Narodziny Narodu, tak? Tak. Dokumentalny, tam, monumentalna produkcja, ale tego nigdzie też nie da się obejrzeć. Kino Polska pokazało kilkakrotnie. Też to pokazało Kino Polska? Tak. Jest... Kino Polska. Sprawdzałem, jak czytałem właśnie i w tej książce, i z wywiadu z Jackiem Jacka Szczerby, to też tam była o tym mowa, że pan nakręcił film, który mi się nikomu nie podoba. Ani tym, co są przeciwko Ukrainie, ani proukraińskiej opcji, ani Juszczence się nie podobał, ani Janukowyczowi. Czyli pozostał pan tak niezależny, że w końcu nikt... Żadna siła polityczna rezultat nie była zadowolona. Rezultat jest taki. Powstało muzeum,
w tym Ukraina Matka jest na brzegiem Dniepru, jest ten ogromny pomnik kobiety, prawda, w Kijowie. Ten słynny, prawda, pomnik. Mm-hmm. I z inspiracji tego filmu stworzono tam Muzeum Ukrainy. Facet, który to stworzył, napisał list z podziękowaniem, że inspiracją był ten film. Film miał ogromny zbyt na czarnym rynku w Odessie i w Kijowie. Oczywiście... Nic pan z tego nie dostał? Nie. No bo jak szmuglerzy sprzedają, to kupią forsę dla siebie. Oczywiście, że nie. No i takie odzywy w tym, jak się nazywa, w internecie, że gdybym ten film widział wcześniej, może prawdopodobnie inaczej bym postąpił, moje wybory polityczne byłyby inne i tak dalej. Dzisiaj oni uważają, że ten film odegrał bardzo poważną rolę w tworzeniu świadomości ludzi, którzy go widzieli. Obaleniu reżimu tego proboskiewskiego. I to nas... Ja nie będę już robił żadnych filmów. I to nas prowadzi do ostatniego pytania. Czy ma pan jeszcze jakiś pomysł w głowie, jak na przykład Clint Eastwood, który ma 92 lata i cały czas kręci? Daj mu, Panie Boże. Ja, widzi pan, to jest tak. Zawsze są reżyserzy intelektualni i są reżyserzy jak gdyby uczuciowi. Ja niewątpliwie należę do tych drugich. W każdy film wkłada bardzo dużo swojej, zarówno psychę swojej i swojego, prawda, gdzieś i temperamentu, tylko jednocześnie siły fizyczne. Dużo siły fizycznej. Ja już tej siły fizycznej nie starczyłoby. Nie mam. Ja już nie tylko. I słuch nie ten, i wzrok nie ten, i jak to się mówi, i wódka nie ta, i śledź nie ten, i nie ta aura nad bufetem. Rozumiesz? No, trzeba, nie będę się wygłupiał. To nigdy nie robiłem filmów tylko za własnej przyjemności. Gdybym je robił tylko dla własnej przyjemności, to oczywiście, róbmy dalej. Ale ja chciałem, żeby moje filmy oglądali ludzie. I dlaczego mają mnie pamiętać z filmów coraz gorszych i gorszych i gorszych? I tak jest pewna apetyt, prawda? Doszedłem do pewnego i potem następuje jak gdyby pewien zmierzch. I trzeba wiedzieć, kiedy się zatrzymać, nim ten zmierzch nie zamieni się w mrok. Mnie się podobała Piękna Nieznajoma, taki kameralny, dziejący się w pociągu film, ale z obsadą fenomenalną. Nie wiem, czy widzieliście, bo nie jest to jakoś super popularne, ale film bardzo, bardzo udany. A chciałem zapytać o Bitwę Warszawską. Czemu Borys i Natasza? Jak to pytają ludzie? Czemu Borys i Natasza w rolach głównych? Widzi pan, nigdy by nie zapytał, jak już... Nie mówmy o żywych, dobrze, ale nieważne. Uważam, że jeśli chodzi o Nataszę, to Natasza jest wszechstronnie bardzo utalentowaną dziewczyną. Świetnie tańczy, bardzo dobrze śpiewa i okazała się naprawdę aktorsko bardzo w porządku. Jeśli chodzi o głównego bohatera, widzi pan. Znaczy, ja nie mam. To nie jest żaden zarzut. Ja bo uważam, ja Borysa Szyca miała... uważam za wybitnie utalentowanego. Właśnie o to chodzi. On ma kilka świetnych scen, jest nierówny. Ta scena, jak on mówi, ale ja nic nie zrobiłem. No, my byliśmy z żoną mniej więcej w 13 roku na 5-godzinnym Hamlecie w Teatrze Współczesnym, gdzie Szyc grał po prostu genialnie. Bo uważam, że jest bardzo utalentowany. Bardzo.
Ja nie chciałem mieć ułan, mówi, ułan powinien być piękny, taki, wiesz, jak to tego chłopcy malowali. Piękny towarzysz pancerny Skrzetuski. Mogę dorzucić? Drew? Tak, bardzo. No bo już. Coś będzie mniejszego, bo... Ja uważam, że to, co pan zrobił z Sławomirem i Dziakiem, zasługuje na najwyższy szacunek, bo żeby zrobić w Polsce film, nawet nie mówię o tym, że był w 3D, bo można w telewizji go oglądać, on jest w 2D i zdjęcia, które robił Sławomir i Dziak, są na poziomie helikoptera w ogniu. No są, oczywiście. No bo jak człowiek jest fenomenalnie utalentowany, no to mu zawsze wyjdzie. Ale sceny bitew, scena śmierci Skorupki, którego Garlicki młody gra. Mnie to bardzo wzrusza. Może jestem taki uczuciowy, ale po to jest... Ja jestem widzem nieintelektualnym, ja jestem widzem również uczuciowym. Jak się, bardzo to rozumiem. Jak mnie nie chwyta za serce film, to uważam, że to gówno. Nie lubię przeintelektualizowanego kina. Lubię, jak mnie śmieszy, przeraża, wzrusza. To wtedy uważam, że film jest udany. Scena walki pod tym Radziminem, jak bolszewicy idą na te okopy, I te zdjęcia, jak wbijają w brzuchy bagnety. Krew tryska w obiektyw, jak u Kamińskiego w Szeregowcu Rejanie, że błoto. Ten jakby człowiek był sam i przez okulary albo przez własny aparat to oglądał. To wszystko jest super autentyczne. To jest naprawdę super autentyczne. Wiśniewska Ewa. Wspaniała. Bończak. Taki groteskowy kapitan. Wieniawa Bogusław Linda. No, Piłsudski, wiadomo. Wiadomo, Daniel. Jesteśmy za słabi, żeby się bronić, więc musimy atakować. Dla mnie najlepszą rolą w tej filmie, najlepszą, to jest Ferenczi w roli tego komisarza. Nie gniewajcie się. Tak, chociaż zarzucano panu w prasie, że dlaczego Polak grał bolszewika zamiast taki typowo ruski, tylko to był Polak zesłaniec z 1905. Dlaczego zrobiłem, że to jest Polak? Zrobiłem to dlatego, żeby mógł mieć kontakt z głównym bohaterem. Raz. I po drugie dlatego, że twórcą tego czeka był przecież Dzierżyński i szefem w żyjącym w tym czasie. Czeka myśli towarzysz Dzierżyński. Tak. Oczywiście. I bardzo mi się podoba to, jak srał do fortepianu jeden z bolszewików. To jest typowe dla tej organizacji. Świetnie pan mistrz to pokazał. I ten Ferenczy... Zarzucili mi, że pokazałem okrutnego komisarza. Wcale nie. Moim zdaniem był właśnie, nie powiem, że zbyt humanistyczny, ale on charakteryzował się pewną dozą sprawiedliwości społecznej, że zastrzelił gwałciciela. A dlaczego miałby to robić? Czy sam by się dołączył? Chociaż to była dojarka, prawda? Zastrzelił też majora. No bo był oficerem, no to wiadomo. Był oficerem. Miał swoją filozofię i to jest... Ja... Ludzi, którzy o tamtym okresie próbują się wypowiadać, nie wiedząc o nim nic, ja zawsze ich kieruję, żeby sobie zobaczyli film zrobiony w Leningradzie, czy już w Sankt Petersburgu, o Czeka i czekiści tego okresu właśnie Czerwonego Terroru. To w tej chwili tytułu umknął. Ja mam to gdzieś. Jest to wstrząsające. Każdy, kto zna historię, gdzie ci ludzie, gdzie o śmierć się decydowało w ciągu, wiesz. No to tak jak z panem. Gdyby pana wywieźli w zimie, to byście zamarzli na śmierć. Z wagonu wypadłyby. Oczywiście.
zmrożone szkielety. Wywieziono w lecie. Miałem podwójne szczęście, bo gdyby mnie nie wywieziono w lecie, to bym zginął w Holokauście. Czyli to jest chyba jeden z niewielu przypadków w historii, gdzie decyzje ludobójcy Stalina uratowały komuś życie, zamiast go pozbawić. I dzięki temu mamy trylogię. Także no nie powiem, że dziękuję za to Stalinowi, no ale czasem życie układa się wręcz w nieprawdopodobny scenariusz. Oczywiście. Lepszy niż filmowy. Oczywiście. Oczywiście. Jakby nie było, a właśnie pytano mnie, jak powstały te Złote Węże, to mi nieco spytał, co ja na ten temat, co ja sądzę. No to powiedziałem, no co mogę na ten temat powiedzieć. Ja powiem, no. Przyczepił się gówno. Gówno do okrętu i powiedziało, płyniemy. No. Może brutalnie, ale... Znaczy, zbyt parlamentarne nawet są to słowa. Podoba mi się też scena, jak lotnicy zrzucają te bomby amerykańscy. To taki był, nie wiem, czy pan specjalnie to zrobił, żeby uczcić tego Mariana Coopera. No, no tak. Bo w polskiej armii, w polskich siłach powietrznych latał Marian Cooper, który wrócił później do USA i został reżyserem filmu King Kong w 1933, także tacy ludzie w polskiej armii służyli. W każdym razie jest to wiarygodne, prawda, te samolotowe. No tak było, bo bombki były zrzucane w ten sposób, bo nie miały udźwigu na większe, to jasne. To byłoby tyle, co ja chciałem zapytać i tak wyjdzie z tego kilka odcinków. Mam, nadal jestem mistrzu. Ukłonię się jak Zygmunt Kałużyński. Panie Jerzy, dziękuję. Jesteśmy wzruszeni. To był najważniejszy film mojego życia. To prawda nie Potop, ale... A propos niego, to Raczek swego czasu coś na temat... Była jakaś konferencja prasowa i mnie zacytowano, że Raczek na temat stosunków męsko-damskich wypowiedział się u mnie negatywnie. I ja wtedy z taką istotą powiedziałem, no co na ten temat może powiedzieć wdowa po Kałużyńskim? Ale oglądaliśmy ten cykl ich perły z lamusa. Bo... Ale pięknie, nie? Tak. To Kałużyński była to postać, no, postać. Był to człowiek bardzo kontrowersyjny, bardzo, prawda. I bardzo kochliwy też. No, dlatego też, poza tym, kąpać się nie lubił, jak małpa lubił. I miał od 30 lat plamę na krawacie, bo mu masło kiedyś spadło, ale... Ale był profesjonalny. Skoro mistrz mówi, że to był profesjonalny krytyk, to znaczy, że tak było. Mieliśmy całą plejadę przejazdów, ale Michałek, Kałużyński, jeszcze można wymienić parę. A jak wspaniałym filmoznawcą był ten autor w starym kinie. Stanisław Janicki. Janicki. Prawda? Nie wiem, czy żyje. Chyba żyje. Chyba żyje. Jeśli żyje, to pozdrawiamy pana Stanisława za jego niewymawiane ea. Podróżuję po Prowansji w towarzystwie łubasznego adoratora, jak to kiedyś go sparodiowano w jednej reklamie. I on kiedyś napisał w takiej książce Historia filmu polskiego, że w filmie Tadeusza Konwickiego Ostatni dzień lata absolutnie nic się nie dzieje. I to był przykład tak zwanego kina intelektualnego, którego my z panem Jerzym nie jesteśmy wielbicielami ani przedstawicielami. Znaczy nie może pan Jerzy lubi. Nie. Widzi pan, to jest tak. W ogóle zaczęło się to wszystko niestety we Francji. Z tym tak zwane kino autorskie. I rzeczywiście, paru ludzi
zrobiło filmy niezawodowców, niefachowców, zrobiło filmy bardzo głębokie, ciekawe, może nie dla szerokiej, ale. Ale potem stało się to modą, stało się tam. Odpadło? O, coś nam to całkiem odpadło. Ale potem to stało się modą. Żeby robić kino autorskie. Żeby robić kino autorskie. I to się stało nieszczęściem. To zniszczyło w ogóle kino francuskie, które, prawda, było tak piękne przed. No. Teraz tak wszystko idzie na komercję, jak Netflix kupuje, to musi być, muszą być wątki LGBT, inaczej film nie wejdzie ale na ekran. Ale mimo wszystko widzi pan, że nasz kolega Vega poniósł klęskę w rezultacie, a już uważał, że jest. Ale poniósł klęskę w finansową. Finansową. Tym ostatnim filmem o sobie samym. Tak, ale już przedtem zaczęło iść do góry. Jak się robi 4 filmy na rok, jak fabryka. I to jest w ogóle... Ale przynajmniej za własne robił. To znaczy, nie od początku i nie do końca. Bo to jest tak, robi się za własne i nie za własne. Dla inwestorów, którzy muszą ryzykują. Muszą być inwestorzy, muszą być, prawda, muszą... O co mi chodzi? Ja po prostu... Dwóch rzeczy nie znoszę w polskim kinie. Nie znoszę plugastwa językowego tam, gdzie to nie jest konieczne. Mhm. Bo tam, gdzie trzeba, czasami trzeba. Ja uważam, że tam, gdzie trzeba powiedzieć kurwa, to jak człowiek jest wkurwiony. Zwłaszcza do niesfornego aktora. No, ale nie po prostu kurwa dla kurwy. Dla przecinka. Dla przecinka. Jedno, a drugie, że niestety nasi dźwiękowcy robią wszystko tak, żeby świetnie było słychać kroplę, która z kranu kapie, tylko nie słychać do jasnej cholery tego, co mówi aktor. A ja wiem, dlaczego tak jest, bo nie robią postsynchronów, tylko ukrywają aktorom gdzieś tu mikrofony, ale a on się odwróci i już nie słychać. W czasie, kiedy były postsynchrony, też to było. Ile ja musiałem trudu. Proszę zobaczyć moje filmy. Czy słyszy pan to, co mówią? Absolutnie wszystko. Wszystko. Czy w innym kraju to kręciłem? Czy z innymi ludźmi to kręciłem? Tylko trzeba było ich zmusić do tego, że zrozumieli, co jest ważne, a co jest najważniejsze. Właśnie, czy pan nagrywał dźwięk na planie? Z takimi mikrofonami, którzy z takimi futerkami na końcu. Grało się brudny dźwięk na planie. Ale jednocześnie grało się dodatkowo efekty, a jak trzeba było, to i przecież ja często kręciłem nie w atelier, no, na dworze, tylko albo w... Gdzie słychać agregat, gdzie słychać komendy, gdzie słychać wszystko. Albo we wnętrzach naturalnych, gdzie też... Na Wawelu wspomnianym. Takiego tego, jak na przykład Wawel, czy jak na przykład... Czy zwyczajne mieszkanie. Czyli pojedynek kmicie z Wołodyjowskim. Uderzenia szabli o szable. Są dograne, czy są prawdziwe? Nie, no grane oczywiście. Osobno. Aha. To jest całkowicie stworzona... Cała gama, cała taśma osobna tylko samych uderzeń. Bo wiemy, dlaczego zrobił pan to w deszczu, bo oryginalnie autor stworzył to w ciemnościach, tylko przy pochodniach. Tylko po wtedy nie widać, bo było aktorów. Byłoby jak w słynnym serialu Gra o Tron, gdzie nic nie widać, tylko ciemność. To rozumiemy. Trzy dni kręcono, strażacy pewnie lali tymi swoimi sikawkami. Na wszystkich, na aktorów, na nas. Butrymy były tak przemoczone, że im te pióra z czapek pospadały. Czy to, jak szabla kmicica poleciała i wbiła się ostrzem, było przypadkowe, czy żeście to kręcili kilka razy, żeby się udało? Nie. Podnieś. To znaczy, to było tak. Oczywiście wytrącać szablę nie było przypadkiem, ale to, że kamera
druga, bo wtedy mieliśmy już dwie kamery w tym pojedynku, uchwyciła ten moment i że Szwenkier nie stracił, że tak powiem, rezonu, tylko za tą szablą, to był przypadek. Szczęśliwy. Bo tak się genialnie wbiła w to błoto. Bo to było, inaczej musielibyśmy to montażowo. Ale a to jest jedno ujęcie. O to chodzi. Na czym cały dowcip polega? Że widz dzisiejszy już świetnie czuje, gdzie jest cięcie i co jest prawdą w 100%, a co nie. Na YouTubie są anglojęzyczne kanały filmowe i tam jest napisane najlepszy pojedynek, fechtunek w historii kina, nie? Jest potop i jest pokazane to. Te ich koszule przemoczone, że praktycznie przyklejone do ciała. No, to się nigdy nie zestarzało. To wygląda tak, jakby to dzisiaj kręcono w XXI wieku. Wielko, oczywiście. Bo nie ma tam żadnej fikcji. Tam po prostu się naprawdę biją. Największą tajemnicą tego, czego uczył ich Wilhelm, ten profesor ze szkoły. Nieruchomego nadgarstka. Nie wolno było drgnąć, bo jeżeli tu jest centymetr, to ile będzie na końcu? 30. Czyli musieliby się pozabijać normalnie, tak, a trzeba było zatrzymać. Były ochrony, a i ta ochrona by nie pomogła. Nawet jeżeli szabla nie jest naostrzona, to i tak ma energię kinetyczną, która rozetnie głowę. Jaką? Czyli Daniel Orłyski miał tutaj taki jakby zbiorniczek z czerwoną farbą z tyłu głowy. Ale tylko na to ujęcie. No wiadomo, no. Inaczej by go było widać. A jeszcze ostatnie pytanie o postsynchrony, bo Halim Panu Włodyjowskim, grany przez Leonarda Andrzejewskiego, słynnego z serialu Dom starego Lermaszewskiego, podobno mówił głosem Tadeusza Łomnickiego. Wojna pewna. Z wiosną mamy wszyscy pójść pod Adrianopol. A Han, gdzie będzie? Han przez dzikie pola pójdzie prosto na Kamieniec. To prawda? Przeczytałem to w którejś z pana biografii. I ostatnio, jak oglądałem, to zastanawiałem się, czy to rzeczywiście Łomnicki, tak? Wie pan, żeby mnie pan zabił już w tej chwili. Dobra, to inaczej. Zmarł Stanisław Jasiukiewicz w czasie kręcenia potopu. I musiał go zastąpić Zygmunt Maciejewski. To jest akurat zrozumiałe, normalne. Czyli było takie niebezpieczeństwo, że po zakończeniu filmu trwa postprodukcja, kilkanaście miesięcy, i mogą się po prostu aktorzy wykruszyć, prawda? Oczywiście. Czyli oni potem jechali do studia filmowego, tak jak nagrywa się słuchowisko, i te swoje dialogi jakby odgrywali w studiu filmowym. W studiu. Na taśmę, żeby było bez żadnych brudów, tak? Oczywiście w studiu, z tym, żeby specjalnie było robione na pogłos wnętrza albo na pogłos dworu zewnętrznego. Pleneru. W studiu. I na przykład z postsynchronów był w ogóle słynął Fijewski. Mhm. No Fijewski nie mówił normalnie, on dodawał różnych takich tych i przychodziło do tych postsynchronów. I wydawało się, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby on to podłożył. Robiono w tym czasie tego, że szło kółko z kwestią, w koło i aktor powtarzał, aż dopasował się. Dźwiękowiec powiedział okej. Okay. A czyli dźwiękowiec patrzył się, czy się zgadza z ruchem ust? Czy się zgadza z tym, a ja słuchałem, czy się zgadza z intonacją, z energetyką. Czyli to kolejne miesiące? No już później, nie miesiące, tygodnie. Obejrzyjcie sobie film pana Jerzego, to było z panem Skurzewskim jeszcze kręcone, Ojciec. Tak. Film Ojciec. On trwa 35 minut, to jest film telewizyjny z lat 60. Tam Fijewski gra. Zobaczcie, jak gra zresztą. Zobaczcie to. Na YouTubie. Ojciec był nierobiony z Edwardem. Jakbyśmy się rozstali. Trzy kroki po ziemi było ze Skurzewskim, tak. Edwardem. Tak. I tam właśnie był Fijewski, bo w Ojcu też jest Fijewski. W drugiej noweli. No, przepraszam. W Nie. Ojcu jest Fijewski, a w Trzech krokach po ziemi w drugiej noweli jest Fijewski. Tak jest. I
Przyjewski podchodził, szło kółko, on to oglądał 16-17 razy i za 17 albo 18 razem trafiał. Za pierwszym, on nie robił, nie powtarzał, nic, w milczeniu stał, patrzył. Potem 17 raz szło kółko, on robił to i z pierwszego podejścia zawsze czyli, było czyli oni patrzyli się na film, który leci, na tak, scenę. Tak. I musieli, tak jak się dzisiaj dogrywa do filmów rysunkowych, dubbing. Oczywiście, że miał jeszcze w uszach do pewnego momentu aż swój dźwięk tego, co on mówił tam. A, na planie. Także on czuł jednocześnie tą żeby jak najbardziej temperaturę, zgrać. Prawda? Tak zwany ten brudny dźwięk. Tak. Jeszcze mam ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że zdążymy przed zachodem słońca, bo tych ostatnich pytań już jest kilkadziesiąt, ale muszę je zadać, bo mi się cały czas przypominają. Jak pan montował to w erze przed programami cyfrowymi? Dzisiaj robi się to na laptopie, a wtedy jak pan montował szybkie ujęcia? Na przykład tej bitwy finałowej z potopu, sprzed pojedynku Kmicica z Bogusławem. Przecież tam pewnie było tak, że samochód jechał szybko z kamerą, z tym kranem całym, żeby zgrać się z ruchem wojsk. Jest pojedynek Kmicica z Bogusławem na końcu, że z tego co słyszałem, oni siedzieli na karku. Jeden kaskadera, a drugi moim. Tak, bo aktorzy w tej scenie czasami pokazywani są od dołu na koniach, ale jeżeli się ze sobą zbliżają, to nie dało się fizycznie tak koni zbliżyć ze sobą i oni są filmowani odtąd. Olbrychski i Teleszyński, bo siedzą właśnie na... Który siedział na pana? Raz jeden, raz drugi, aha. W zależności od tego. Czyli Olbrychski siedzi na Jerzym Hoffmanie, bo inaczej nie dałoby się tak zbliżyć koni. I to jest bardzo szybki montaż. Jak pan to montował? Nożyczkami po prostu i klejem? Klejem, nożyczkami. Przecież tak się kleiło w ogóle. Zobaczcie. Były specjalne, ale nie... W różnie pracowali poszczególni montażyści, ale były specjalne tak zwane sklejarki. Sklejarka polegała na tym, że do takiej maszynki wkładało się dwie części taśmy, obcinało się w tego, ale to już było po cięciu. I pasemko, bo inaczej trzeba było, na początku jeszcze się skrobało żyletką, żeby to kleić jedno z drugim, ale wszystko to się cięło. Czyli miał pan taśmę na jakimś stole montażowym? Nie, był stół montażowy. Ja mówię już o tym, co było w ostatnich dziesiątkach lat, bo na początku były jeszcze te mawiole i inne, prawda, tam. Ale to jeszcze w czasach filmu niemego. Stół montażowy, gdzie leciała tak, ma pan taśmę i miał pan drugi talerz na taśmę dialogową, a później mógł być też jeszcze na taśmę dźwięku, mógł być trzeci, ale to już był super, ostatnia taka tego. I pedały, przód, tył, to leci synchronizowane, oglądasz, tniemy. I trzeba... Czyli była automatyczna synchronizacja dźwięku i obrazu. Od razu, od początku, żeby były znaki specjalnie zrobione, te znaki musiały być na taśmie jednej i drugiej. A, rozumiem. Się pokrywać po to, tak jak klaps rozpoczynał ujęcie filmowe tak, i to, też. Ten moment, up, to jest moment synchronu. Rozumiem, a to po to się robi. Rozumiem, to jest te... moment synchronu. Dźwięk z obrazem. Dźwięk z obrazem. Czyli pedałami się sterowało taśmą do przodu, do tyłu i w momencie tym robimy ujęcie półtorej sekundy. Zatrzymujemy. Ciach, hop. Zatrzymujemy, tnie się, klei,
i dalej. Ale Bitwę Warszawską to już pan robił komputerowo. Bitwę Warszawską robiłem komputerowo. Łatwiej było znacznie, szybciej pewnie się pracowało. No. Przecież jak myśmy pracowali z Zenkiem Piureckim nad Potopem, to Potop miał coś 2500 czy 2700 cięć. Ile trwała w ogóle pańska praca nad tym filmem od do premiery w 1974? No to proszę sobie wyobrazić, jeżeli cała praca nad Potopem trwała z przygotowaniem 655 dni. Samych zdjęciowych? Nie. Zdjęciowych było 300 kilkadziesiąt. Czyli 2 lata w sumie. Ponad. Nie liczymy pisania scenariusza. Ani. Nie, scenariusz i no i nie licząc. No w sumie gdzieś mi Potop zajął około 4 lat. Tak, widzicie? Jaką trzeba mieć sobie determinację, żeby się nie załamać przy tych wszystkich trudnościach i niepowodzeniach i kłodach rzucanych pod nogi. Już prawda. Już chowano Potop, już na pomoc ratujcie Potop, już. Różnie było, oglądał materiał jeden z najwybitniejszych naszych reżyserów. Stwierdził, że jest niedobry bohater główny, że nieważne, nieciekawy tego. Ale oglądał już gotowy? Czy... Nie. No, czy tylko takie ścinki produkcyjne? Była decyzja, że muszę to robić w którymś zespołu. No i on to oglądał, materiał, mówi, że to jest niedobre. A wydane już było wtedy 40 milionów złotych. Mm. I postanowili, że... Na kostiumy budowę. I teraz... Co z tym zatrzymać? Robi? I kto podpisze 40 milionów strat? Jako pierwszy, jedyny reżyser w Polsce podpisałem dokument, że biorę na siebie pierwszą całkowitą odpowiedzialność artystyczną i ekonomiczną za film. I co by panu zabrali wtedy? Mieszkanie prawo, w Warszawie? Nie. Prawo robienia filmu. Czyli życie jakby. Czyli życie. Przecież ja bym nie mógł zapłacić. Skąd? Widzicie, więc że sztuka nie toleruje kompromisów. Nie. To tak jak mówił ten słynny, w słynnej scenie z filmu Superprodukcja Globisz. Reżyserując, spalam się do cna, prawda? Miał rację. No, miał rację. Jeszcze raz dziękuję mistrzu za tą rozmowę. Już nie będę za więcej pytań, bo byśmy nigdy nie skończyli, a nasza taśma też jest limitowana. No. Mówię o pojemności dysków w kamerze. Ja patrzę, gdzie jest Agnieszka. Czy Agnieszka jest tu? Także... Agnieszko! Nie ma. Także dziękujemy wam uprzejmie. Dlaczego pytam? Bo jeśli mamy, to bym panu wypożyczył do krwi ostatniej. A ja bym zwrócił oczywiście. I co pan jeszcze chciał zobaczyć? Narodziny Narodu. I Ukrainę. Zobaczymy, tak. Co mamy. Dobrze. Tylko właśnie musimy Agnieszkę... Dziękujemy.